Witajcie w kolejnym odcinku Anime Express News. Po miesięcznej przerwie powracamy z dawką gorących i pachnących newsów. W tle widzicie obecnie opis kanału Discord dla fanów Sword Art Online. Jeżeli jesteście zainteresowani dołączeniem do tej społeczności, link do serwera znajdziecie w opisie tego materiału. A teraz zapnijcie pasy, bo będzie dzisiaj dużo nowych anime. Lecimy. Powstała oficjalna strona nowego anime na podstawie light novel. Mowa o Tantei wa Mo Shinderu. W opisie materiału widnieje link, po którego otwarciu poznacie cast głównych bohaterów. Oryginalna powieść koncentruje się wokół Kimihiko Kimizuki, uczennicy trzeciego roku liceum i byłej asystentki detektywa Siesty, którego poznała 3 lata temu, 10 tysięcy metrów nad ziemią, w uprowadzonym samolocie. Oboje przez 3 lata przeżywali jedną przygodę po drugiej, które ostatecznie zakończyły się przedwczesną śmiercią Siesty. Pozostawiona samemu sobie, Kimihiko stara się jak najlepiej powrócić do normalnego życia. Przyznam, że opis brzmi bardzo interesująco. Data emisji ani studio odpowiedzialne za anime nie są jeszcze znane. To nie koniec franczyzy Nanatsu no Taizai. Kadokawa ogłosiła, że po emisji finałowego sezonu grzechów mają jeszcze w planie wydać drugą kinówkę o nazwie The Seven Deadly Sins Cursed by Light. Film w Japonii otwarty zostanie już tego lata. Nad projektem pracować ma również ojciec serii. Jak wrażenia po pierwszych odcinkach czwartego sezonu? Słyszałem, że wykonanie jest dużo lepsze niż feralny sezon trzeci, a opening jest genialny. Łezka mi się wokół kręciła, jak pokazali tam Bana i Elaine. Kolejna manga z magazynu Hana no Yume dostanie anime. Wielbicielki i wielbiciele romansów powinni być zadowoleni. Tym razem mowa o Niehime to Kemono no O, czyli o japońskiej odpowiedzi na Królową i Bestię. Młoda dziewczyna pogodziła się z tym, że będzie następnym posiłkiem ofiarnym dla Króla Bestii, ale król nie jest zwykłym potworem. Miłość jest czymś więcej niż tylko skórą w tej wspaniałej mandze fantasy. Manga jest już zakończona, więc istnieje możliwość, że dostaniemy pełną adaptację. Data emisji i studio nie zostały jeszcze podane. Wreszcie jest pierwszy konkretny zwiastun nadchodzącej komedii Ijiranaide Nagatoro-san. W tle widzicie właśnie najlepsze urywki PV. Licealistka Hayase Nagatoro uwielbia spędzać wolny czas na robieniu jednej rzeczy, znęcania się nad jej senpajem. Po tym jak Nagatoro i jej przyjaciele natknęli się na rysunki początkującego artysty, czerpią radość z bezlitosnego zastraszania nieśmiałego senpaja. Nagatoro postanawia kontynuować swoją okrutną grę i odwiedzać go codziennie, aby zmusić senpaja do robienia tego, co ją interesuje w danym momencie, zwłaszcza jeśli sprawia mu to dyskomfort. Premiera anime już w sezonie wiosna 2021. Czy tylko dla mnie brzmi to kontrowersyjnie? Czas na kolejną interesującą adaptację na anime. Tym razem za pierwowzór posłuży manga o nazwie The Blue Period. Yatora to idealny uczeń szkoły średniej, z dobrymi ocenami i wieloma przyjaciółmi. Ale pewnego dnia wędruje do pracowni artystycznej i samotny obraz przyciąga jego wzrok, budząc go do takiego piękna, jakiego nigdy nie znał. Już niebawem dowie się, jak dzika i bezlitosna może być sztuka. W tle widzicie pierwszy plakat narysowany przez samego twórcę z okazji celebracji tego wydarzenia. Niestety póki co nie znamy daty emisji ani studia odpowiedzialnego za ten tytuł. Zapowiadane wcześniej anime jako Sucks and Guns zmieniło nazwę na Sakugan. Dzisiaj użyć możemy pierwszy zwiastun serialu. Ludzie żyją ramię w ramię, ciasno w labiryncie, podziemnym świecie głęboko pod powierzchnią. Istnieje wiele kolonii, w których ludzie mieszkają w podziemnym labiryncie. Miejsce to jest znane z ekstremalnie wysokich temperatur, ale także z pokładów złota, srebra i innych bogactw. W jednej z kolonii o nazwie Pin In zaciekawiona 9-letnia dziewczyna imieniem Memen Pu i jej ojciec Gagamba wsiadają do dwuosobowego roboczego i wydobywają rudę. Zajmują się najniższym z najniższych zawodów robotniczych. Pewnego dnia Memen Pu błaga swojego ojca Gagambę, aby wyruszył jako Markers, ci którzy odkrywają wnętrze labiryntu jako spellankerzy, w celu poszukiwania jej matki, która opuściła ich dom. Anime wykona studio Satellite. Premiera w sezonie jesień 2021. Już na sezon lato 2021 studio PA Works planuje kolejne oryginalne anime. Trzeba przyznać, że studio trzyma się swoich wytycznych i rzadko serwuje adaptacje, a zwykle nowe oryginalne historie. Tym razem mamy powrót do klimatów ich dobrego anime, Nagi no Asukara. Akcja rozgrywa się w małym akwarium na Okinawie. Pracuje w nim 18-letnia Kukuru Misakino, która zna jego sekret. Czasami można w nim zobaczyć naprawdę tajemnicze rzeczy. Pewnego dnia dołącza do niej Fuka. Razem muszą się zmierzyć nie tylko z tajemnicami akwarium, ale i z możliwością jego zamknięcia. Co z tego wyjdzie? Dowiemy się już za pół roku.
Najpierw dobra wiadomość dla fanów mecha, potem będzie zła. Kinówka Rycerzy Sidonii, czyli adaptacja mangi Tsutomu Niheya do japońskich kin wjedzie już 14 maja. Z tej okazji mamy dla was nowy zwiastun spektaklu. Niech on sobie leci w tle, a ja przekażę wam teraz tę złą wiadomość. Dramatyczne chwile przeżywa ostatnio franczyza Evangelion. Ostatni film ponownie przesunięty został ze względu na rosnące zakażenie COVID-19 w Japonii. Najnowsza data emisji spektaklu nie jest obecnie znana. Ależ pech, to już chyba trzecie albo czwarte przesunięcie filmu. Przykro się robi. Dopiero co podniecałem się premierą w ostatnim odcinku Anime Express News. Nie sądziłem, że coś jeszcze może nie wyjść, a jednak. No nic, trzymamy kciuki, by gorsze chwile pandemii w Japonii szybko odeszły. Czy jest tutaj ktoś, kto czeka na animowaną wersję najnowszej mangi Hiromashimy? Tak, to ten pan od Fairy Tail. Jego najnowsza manga Eden Zero bardzo szybko dostanie anime, bo premiera już w sezonie wiosna 2021. W tle macie krótki teaser projektu. A Redo Healer po emisji drugiego bardzo kontrowersyjnego odcinka zostało już zbanowane w Niemczech. Jakoś mnie to nie dziwi, przecież to hentai. A i wszystkie 4 odcinki Owy, Jojo, Orohanie wydane zostaną już 18 lutego również w Polsce. Trochę smutek, że dalej nie ma tam 4 partu, w którym to przecież poznajemy tego antagonistę. No i to wszystko na dzisiaj. Na pewno nie wspomniałem o wielu innych nowościach. Wszystko przez miesięczną przerwę, za którą was przepraszam. Postaram się już nie serwować takich zastojów. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!